My się przyjaźnimy, w związku z tym każde zaproszenie to jest takie zaproszenie, które się przyjmuje z radością. Ja bardzo Toruń lubię, zwłaszcza właśnie 1 czerwca, bo można kupić pierniki toruńskie również dla swoich dzieci, więc pomyślałam sobie, że to dobry kierunek wyprawy. No a z drugiej strony to chyba jest dzisiaj taki region, gdzie PJN jest bardzo mocne, gdzie się budują struktury w różnych miastach, miasteczkach, na wsiach również, więc chcieliśmy no, tutaj spotkać się właśnie przy okazji przedzjazdowej. I myślę, że to jest dobrze pokazać, że to, co się mówi, nie jest tym, co się robi. Że tutaj droga S5, która miała być, po prostu nie istnieje. A pewnie był to dobry prezent nie tylko z okazji Dnia Dziecka, ale też dla wszystkich Torunian czy Bydgoszczan. Byłoby czymś fantastycznym otrzymać od państwa w prezencie dobrą drogę łączącą z Warszawą. Jest kilka też takich powodów politycznych. Toruń powinien być miastem, który dostanie swoją szansę. Do tej pory Toruń takiej szansy na rozwój nie otrzymał i musimy o tym mówić. To jest miasto z tak wielką historią, z tak wspaniałymi odniesieniami do naszej nauki, że Toruń powinien być ośrodkiem o bardzo silnym, takim silnym naukowym i dofinansowanym, jeśli chodzi o rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Dla nas czymś bardzo ważnym jest, aby zwracać uwagę na uniwersytet, zwracać uwagę na poziom i jakość kształcenia studentów, a jednocześnie w Toruniu pewnie byśmy też chcieli mówić o tym, jakie dzisiaj mają szanse studenci, absolwenci szkół wyższych, bo to jest dobre miejsce do rozmowy o stanie polskiej nauki i o stanie jakby oferty dla młodych ludzi. To cudowne, pani poseł, że ja nie muszę zadawać pytań, a na większość już otrzymałem odpowiedź, ale a propos dzisiejszego Dnia Dziecka, to bym chciał się dowiedzieć, ewentualny po wygranej może w wyborach, może nie do końca wygranej, może będzie jakaś koalicja, prawda, rządząca. Jakie zmiany w polityce prorodzinnej? My chcielibyśmy i proponujemy od kilku miesięcy, właściwie to był taki pierwszy projekt, który zaproponowaliśmy, to była polityka rodzinna. Ale dla nas polityka rodzinna to jest element polityki gospodarczej, to znaczy niskie podatki dla rodzin mających dzieci. No jest czymś oczywistym dla każdego, kto żyje na tym świecie, że rodzina, która ma dzieci, ponosi większe ciężary, płaci wyższe podatki, wszystkie, jakie są. I powinna mieć, i wobec takiej rodziny powinna być inna polityka podatkowa państwa. Więc my proponujemy nie rozmowę, a rzeczywiście prawdziwą ofertę przedstawiamy i myślę, że ona jest naturalna, bo bierze się z naszego doświadczenia, z ludzkiego po prostu. To nie jest polityka wymyślona, bo podobne polityki funkcjonują w Europie. My chcemy, aby każda rodzina, która ma dzieci, otrzymywała 4800, żeby pozostawało w jej kieszeni z podatków, które płaci, na każde dziecko. To jest wyliczone dzięki specjalistom, którzy zajmują się polityką rodzinną. Rozmawialiśmy i z ekonomistami, i z takimi socjologami, którzy zajmują się właśnie sprawami społecznymi. To jest możliwe. Francja sobie z tym problemem poradziła. Poradzili sobie Niemcy i można powiedzieć, tam zanim dziecko się urodzi, jest już w zainteresowaniu państwa, czyli matka będąca już w ciąży otrzymuje wsparcie i nie chodzi o politykę społeczną, chodzi o politykę podatkową, prorodzinną, o finansowanie edukacji, czyli my proponujemy konto edukacyjne. Każde dziecko od 5 roku życia powinno mieć konto edukacyjne, na które będą wpłacane pieniądze po to, żeby mogło najpierw uczyć się angielskiego, czy muzyki, czy francuskiego, a potem, żeby swobodnie wybierać miejsce studiowania, czy szkoły średniej. To są prawdziwe koszty, wszyscy o tym wiedzą. I po prostu państwo, jeżeli chce wspierać rodzinę, musi zastosować nowoczesne instrumenty wsparcia tej rodziny. A tak zwane becikowe pozostanie? Becikowe jest zupełnie czym innym, bo polityka prorodzinna powinna być jednolita
i powinna być polityką, która nie ginie z roku na rok, prawda? To jest tak, żeby ci kawę raz jest, raz go nie ma, bo rządy się zmieniają. Polityka rodzinna powinna być przyjęta w konsensusie partyjnym, politycznym, w parlamencie i powinna być polityką długofalową. I dzisiaj my jesteśmy krytykami takich jałmużnych różnego rodzaju. No, a becikowe stało się pewnego rodzaju jałmużną, która po prostu musi zostać zamieniona w prawdziwą politykę rodzinną. My też nie chcemy, żeby rozmawiać w Sejmie o tym, że mnie się należy, czy panu, czy komuś jeszcze innemu zwrot pieniędzy, jeśli kupię buciki dziecku za 150 zł. No proszę Państwa, to jest poziom rozmowy, który zawstydza mnie jako polityka i jest rodzajem ośmieszania polityki rodzinnej. Nie powinniśmy tak rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać o naprawdę wielkiej polityce, która jest nam potrzebna, po to, żeby dzieci rodziły się również w tych zamożniejszych rodzinach, w tych, które nie chcą stracić statusu, jaki osiągnęły przez 10 czy 15 lat ciężkiej pracy. Chcemy, żeby to były rodziny, które mają nie jedno, a dwoje, albo troje, albo czworo dzieci. Taką politykę wspierającą te rodziny trzeba stworzyć i to jest zupełnie dzisiaj oczywiste dla każdego, kto żyje w Polsce, kto widzi, że jest ujemny przyrost, a polityka demograficzna przełoży się na stan gospodarki, jeśli nie będziemy temu przeciwdziałać. Jeszcze i pytanie, mówiąc kolokwialnie, z innej beczki, a propos ostatniego głosowania w Sejmie w sprawie odwołania pani minister zdrowia, Ewy Kopacz. PJN się wstrzymało i chciałbym poznać powód. I też nie do końca rozumiem, czy wstrzymanie oznacza, że trochę państwu podoba się praca pani minister, czy trochę się nie podoba. Jak to interpretować? Proszę pana, my staramy się być racjonalni. Mnie się wydaje, że pani minister przygotowała tak reformę do wpół, prawda? Czyli tak coś przygotowała, ale to wszystko jeszcze nie jest systemem. I ja się tutaj opieram na zdaniu Andrzeja Sośnierza, który w tych pracach brał udział i powiedział, że on co do na przykład ustawy o informatyzacji, dobrze, że ona wchodzi, szkoda, że wchodzi dopiero w czwartym roku rządzenia, bo na pewno mogła wejść wcześniej i to by poprawiło jakość funkcjonowania szpitali czy w ogóle ZOZ. Więc to popieramy. Krytykami jesteśmy wobec ustawy o zawodzie lekarza, dlatego że to, co zrobiła pani Kopacz, wydaje nam się niedobre, będzie psuło jakość kształcenia lekarzy i tego nie popieramy. Czy pani minister zaproponowała jakąkolwiek strukturalną reformę? No nie. Koszyk usług medycznych to jest koszyk, który właściwie nie istnieje, bo w tym koszyku jest wszystko. Ale z drugiej strony jest jednym z ministrów, która w ogóle przygotowała koszyk swoich ustaw. Czyli mogę powiedzieć, mnie się nie podobają te ustawy, uważam je za niedokończone, nieprzemyślane do końca, zbyt późno złożone, ale jak oceniamy ten rząd, to musimy być sprawiedliwi po to, żeby nie być populistami. Więc ona przygotowała jakiś pakiet reform, które nie są dokończone, nie są całościowe, są za wolne, zbyt dużo takiej agresywnej polityki wobec opozycji zamiast rozmowy, ale muszę powiedzieć, że ustawa o informatyzacji wejdzie, to otworzy możliwość racjonalniejszego wydawania pieniędzy, kontroli tych pieniędzy, przecież o to nam chodziło. I druga rzecz, koszyk usług, on jest, a jakoby go nie było, więc to jest na minus. Zawód lekarza na minus, ale w całości nie możemy powiedzieć, że ona nic nie zrobiła, bo byśmy byli niesprawiedliwi. A w polityce trzeba umieć rozdawać ciosy i tam, gdzie jest potrzeba, je zadawać, a tam, gdzie nie ma potrzeby, można się wstrzymać i powiedzieć, to nie jest reformator, no ale przyniosła to, nad czym mieliśmy nad czym pracować przynajmniej. I tyle. Taka była nasza ocena. Pani minister dla mnie ma najsłabszy wizerunek. Ona nie potrafi komunikować się ani z grupami społecznymi, którymi się zajmuje, ani z politykami i szkodzi w ten sposób jakby reformom w służbie zdrowia. Jest zbyt agresywna, zbyt przekonana o tym, że we wszystkim ma rację. Gdyby trochę słuchała jeszcze kiedyś na początku zarówno ministra religii, jak i dzisiaj, gdyby słuchała trochę Andrzeja Sośnierza, bo to
to jest człowiek, który w końcu coś zrobił, wprowadził to, co ona by chciała wprowadzić w całym kraju, pewnie byłoby łatwiej zreformować państwo i tyle. Czyli liczycie państwo na to, że wyborcy ocenią pracę minister? Zawsze oceniają wyborcy. My tylko mówimy, jasno pokazujemy, te są rzeczy dobre, te są rzeczy niedobre. Nie można być też w życiu opozycją totalną. To znaczy są tacy ministrowie w tym rządzie, których my będziemy wspierać w ich dobrych projektach. Jeśli pan minister Zdrojewski przedstawiał dobry projekt, to myśmy go popierali. Jeśli dążył do tego, żeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Polsce popierało, tośmy go wspierali. Jeżeli przestał kontrolować tworzenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to powiemy, to jest źle, będziemy pana krytykować za to, że pan nie doprowadził do utworzenia nowoczesnej placówki, jaką miało być Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To są rzeczy, to są kamienie milowe właśnie, po których się mierzy jakość pracy. I my będziemy oceniać każdego za jego pracę, a nie tylko za to, że jest w tym rządzie, czy będzie w innym. Rozumiem. Jeszcze proszę mi pokrótce powiedzieć, jakie przewidywania są u państwa. W Polsce jest najważniejsza odnośnie wyborów, rzecz jasna, bo ten próg 5% jest trochę taki. Wie pan, jak to mówi, łaska pańska na pstrym koniu jeździ i moim zdaniem dziś żadna partia nie może być pewna swojego wyniku, bo nie sondaże, a decyzja nad urną. To jest prawdziwy wynik wyborczy i mogę powiedzieć, Polacy zaskoczyli wielokrotnie już rządzących. Myślę, że te wybory też będą wielkim zaskoczeniem. Wszyscy walczą o najwyższą stawkę. Dla Platformy utrata władzy jest przegraną i rozpadem Platformy. Jest oczywiste wtedy, że Platforma się rozpadnie. Dla PiSu pozostawianie kolejne lata w opozycji też byłyby trudne i na pewno też byłyby podstawą do rozpadu tej partii. A dla nas, my gramy zero-jedynkowo. Jeżeli wchodzimy, to jesteśmy silną partią, która ma swój własny program i wchodzimy po to, żeby ten program zrealizować. Jak widać, czasem 15 głosów w parlamencie może zdecydować o jakości kampanii wyborczej. Dzisiaj nie będą państwa już partie zasypywały billboardami z wizerunkiem swoich liderów czy filmikami. A czy przez to będzie trudniej prowadzić kampanię? Przez to będzie rzetelniej. To jest, wie pan, billboardy w życiu człowieka nic nie wnoszą, poza tym, że to jest zły sposób wydawania partyjnych pieniędzy. I my zmusiliśmy dzisiaj partie polityczne do tego, żeby organizowały konferencje, zjazdy, żeby dyskutowały nad programem, a nie wywieszały wizerunki swoich liderów w całych miastach, we wszystkich miastach. Więc w zasadzie nie mógłbym, było minister sportu i turystyki, zapytać, jak pani ocenia przygotowania do euro w skrócie. Być może domyślam się, jaka będzie odpowiedź, ale wie pan co, moja odpowiedź jest taka. Ja byłam entuzjastką tego projektu i zrobiłam jako minister sportu wszystko, żeby ten projekt się udał. To znaczy, przedstawiliśmy projekt ustawy, która organizowała sposób budowy w Polsce stadionów, sposób wywiązywania się ze zobowiązań takich miast jak Gdańsk, Poznań, Wrocław, Warszawa czy sam rząd. Myśmy powoływali taką ustawę, która dawała narzędzia do realizacji tych wielkich inwestycji. To jest kamień właśnie milowy, bo narzędzia tu były ważne. Rząd nie był przygotowany do zbudowania stadionu wartego 2 miliardy, bo go nigdy wcześniej nie budował. Więc dzisiaj ma nowoczesne narzędzia, to jest spółka prawa handlowego, która się tym zajmuje. I ja powiem tak, stadiony w Polsce będą, nie ma co tutaj zacierać rąk, że nie będzie, bo jeśli się to nie uda, to nie uda się wszystkim Polakom. I ja zrobię wszystko, żeby stadiony były gotowe na Euro 2012. I jeśli UEFA walczyłaby z polskim rządem o odebranie mistrzostw, to ja będę po stronie polskiego rządu i polskiego obywatela, bo myśmy zbyt dużo środków i pieniędzy zaangażowali w to, żeby teraz jakaś organizacja, nawet wielka, międzynarodowa, mogła sobie tak swobodnie decydować. Więc euro w Polsce będzie. Nam chodziło o to, żeby euro było wielkim, narodowym projektem. No i to się nie udało i ten rząd nie miał wizji tego wielkiego, narodowego projektu. Z jednej strony chciał to zrobić, ale siły, środków nie starczyło, bo nie ma dróg, nie ma lotnisk, nie ma dworców, nie ma tego
wszystkiego i nie ma tej atmosfery, na którą na pewno i pan liczył, że będzie pewna atmosfera społeczna zbudowana przez te 4 lata. Sporo kłótni niestety. Kłótni nie ma za dużo. I wątpliwości przede wszystkim. Natomiast nie zbudowano takiego przekonania i wiary, że to się uda. I to chyba jest największe przewinienie. Nie ma systemu informacji na euro, tego, co mogło później być systemem informacji turystycznej. Właśnie tego nie ma. Ten projekt został odrzucony przez panią minister Binkowską, wykreślony. 10 milionów euro zostało rozdzielone gdzieś indziej. Taki system spójnej informacji na euro, która by była na dworcach kolejowych, autobusowych, lotniskowych, nie powstał. No nie mówię o tym, że gdybym ja pana zapytała dzisiaj, gdzie są mecze na Ukrainie, prawda? Albo gdzie będą mieszkały drużyny na Ukrainie, to nikt nic nie wie, prawda? Nie zbudowano żadnej możliwości komunikacji z Ukrainą, nie ma tych przyjacielskich stosunków z Ukrainą. Przez wiele lat była wrogość, ministrowie polskiego rządu się wcale nie wybierali na Ukrainę, a tamci nie przyjeżdżali do nas, ponieważ Polska postanowiła oprzeć swój sukces na porażce Ukrainy i to było zabójcze dla tego projektu. Nikt poważny nie robi tak, że swojego partnera w biznesie osłabia. Czyli może pani kibiców uspokoić, euro na pewno będzie, tak? Euro na pewno będzie, stadiony będą takie czy inne, a to, że nie pojedziemy metrem, że drogami, że będą brudne dworce. Tośmy się do tego przyzwyczaili, tylko żal, że nie umieliśmy tego wykorzystać, bo Polska miała szansę połączenia 3 projektów. Planu wykorzystania środków unijnych, prezydencji i Euro 2012. Wszystko mogło zbić się w jednym i być fantastycznie wielkim projektem, wielkim comeback Polski na salony Europy. Projekt z Ukrainą był wymarzony. Wymarzony po to, żeby powiedzieć, my razem robimy z krajem nieunijnym europejski projekt, wprowadzamy ich do Unii Europejskiej, budujemy umowę stowarzyszeniową przy okazji prezydencji. To byłoby podsumowanie ciężkich 4 lat, no ale tak się nie stanie. Musimy mieć refleksję, czy warto było. Musimy się zadowolić tym, co mamy. Dobrze, tak jest, dziękuję bardzo pani poseł. Dziękuję, miło było poznać.